Cześć, witajcie na kanale Nie Miałem Pomysłów na Minutę. Siemanko, dzisiaj z nami... Wolfcraft. Tak. Uniwersalny dysk czyszczący Wolfcrafta. Numer 16-72-000. Zapraszamy. Zapraszamy. W środowisku mechaników samochodowych nazywane jest to potocznie włosami murzyny. Tak, bo czarne. Tak jest, zbite. Rzeczywiście wygląda, słuchajcie, tak jak takie, ja wiem, nie do końca udane dredy. Może. No. Nie? Obcięte przy samej głowie. Zgadza się. Tak to rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, jest to standardowa tarcza 125 mm. O standardowym otworze, dosyć gruba. Która, wyobraźcie sobie, że powierzchni tej szlifującej ma 13 mm. No to gruba. Tak jest, więc jest czym pracować. Tarcza zwróciła naszą uwagę w katalogu z jednego prostego powodu. Jest to tarcza w miarę uniwersalna dla majsterkowicza. Oczywiście, zgadza się. Tą tarczę także możemy sobie po prostu ją wykorzystać i przygotować materiał przed spawaniem. Możemy oczyścić materiał, który będziemy chcieli łączyć poprzez spawanie. Tak jest. Możemy na przykład oczyścić materiał przed malowaniem z rdzy. I w bardzo dużym obszarze majsterkowania możemy tego użyć, z tego względu, że na przykład możemy też to użyć do drewna. Tak jest, do usuwania farby, lakieru, jakieś tego typu rzeczy. Do stali oczywiście, do usuwania, wygładzania powierzchni po spawaniu, do usuwania rdzy, do usuwania farby. Do kamieni możemy też użyć. Również do wygładzania, do doprowadzania krawędzi do tak zwanego ładu. Oczywiście. Więc zastosowań jest dużo. Szybka i agresywna obróbka, dzięki czemu bardzo cenione jest to. My oczywiście mówimy, że do majsterkowania, natomiast to nie jest tarcza stricte przemyślana dla majsterkowiczów. Ona i została stworzona tak na dobrą sprawę do wykonywania ciężkiej pracy szybko i bezboleśnie. Mhm. Dlatego te tarcze mechanicy samochodowi używają w różnych zastosowaniach, bo szybko można się pozbyć rdzy z podwozia, nie wiem, spod tarczy hamulcowej na przykład, bo za każdym razem musi być to przeszlifowane. I my taki test też sobie wykonamy. Tak, też wam pokażemy po prostu, jak ona się sprawuje. Fajne jest to, że wykonana jest z wysokiej jakości nylonu z ziarnem krzemowo-karbidowym. Bardzo fajnie, dzięki temu możemy właśnie szybko pracować. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to by było mniej więcej z grubsza chyba tyle. No bo to też jest tarcza czyszcząca, tutaj nie za bardzo jest się nad czym rozwodzić. My ją sobie zamontujemy na naszą kątóweczkę i słuchajcie, pokażemy wam ją z bliska, no bo tutaj wielkiej prezentacji nie będzie. Mm-hmm. Jak to wygląda i zaczniemy może od tego, że usuniemy sobie w pierwszej kolejności farbę z drewna. Tak, następnie spróbujemy, nie wiem, może oczyścić jakiś kawałek metalu. Tak jest, z farby. Z farby, tak. Następnie zaliczymy małą przeprowadzkę. Przeniesiemy się do warsztatu samochodowego, gdzie zobaczymy, jak sobie poradzi z rdzą. I wrócimy tutaj do was z podsumowaniem. Oczywiście. Zapraszamy. Zapraszam. Jak widzicie, z tej strony wygląda jak normalna tarcza. Natomiast z tej strony już jak nasze obcięte włosy murzyna. Mamy zamontowaną, pamiętamy o naszym bezpieczeństwie, zakładamy okulary ochronne i próbujemy działać.
Jak widzicie, jest kilka technik. Można techniką okrągłą, wzdłuż, wszerz i naprawdę jest bardzo fajnie. Farba schodzi do samego koloru prawdziwego, prawdziwej belki. Kawałeczek naszej belki, więc naprawdę tarcza, jeżeli chodzi o ściąganie farby, jest super. Działa bardzo agresywnie, jak widzicie tutaj jest, jeśli gdzieś przytrzyma się dłużej, to pozostają wrzery. Albo mocny nacisk właśnie powoduje właśnie wrzery w belce. Super. Teraz przeczyścimy sobie kawałek rurki. Ona jest pomalowana czarną farbą. Olejną zresztą. Zgadza się, więc zobaczymy, jak wyjdzie nasze szlifowanie. Jak widzicie, na szlifowaniu farby no schodzi elegancko. Schodzi bardzo fajnie. Nie musimy używać bardzo dużej siły. Delikatnie. Jest ok. Dla bezpieczeństwa. Tak, akumulator. Na bok. Słuchajcie, bardzo fajna tarcza. Tak jak wspomnieliśmy, nie musimy używać bardzo dużej siły. Jeżeli w drewnie użyjemy dużej siły, oczywiście robią nam się wrzery. Tak jest, natomiast bardzo fajne jest to do usunięcia na przykład wielu powłok jakiś, albo pozbycia się materiału, który tak, do wyrównania nierówności również. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednią wprawę, tak? I tutaj nie ma się... Zgadza się, chyba że ktoś się chce pobawić i właśnie na jakimś większej powierzchni zrobić przykładowo jakiś wzór. Zastosowanie, które mi przyszło teraz do głowy, to do postarzania drewna na przykład, tak? Można. Symulujesz po prostu po wycieraniu od rąk albo innych historii. I już wiem, już widzę projekt, w którym mi się to przydało. Metal. W metalu powiem wam, że naprawdę też nie musimy używać dużej siły do oczyszczenia metalu z farby olejnej, z farby zapewne także i proszkowej. Ta tarcza daje sobie w zupełności radę. Tak jest. Natomiast na pewno dużo lepsza jest niż wszelkiego typu tarcze standardowe szlifierskie, jeśli chodzi o metal, ponieważ tutaj widać to po prostu pomiędzy tym, co dzisiaj robił Romek, a pomiędzy tym, co było wcześniej robione tarczami tego typu, czyli tarczami sztywnymi, że po każdym przejeździe, zwłaszcza na okrągłej tej, to widać, zostaje ślad, w którym miejscu przejeżdżałeś i ta rurka traci swoją okrągłość,
Natomiast tutaj... Tutaj nie dzieje się nic. Tutaj po prostu rurka jest nieodkształcona, ponieważ ta tarcza jest pod wpływem... Można to nazwać, że przy pracy ona jest miękka. Tak jest. Natomiast wszystkie inne tarcze, jak wszyscy wiemy, one są twarde. Więc zostają nam ślady takiego... takiej skóry węża. Tak zostają, zostają nam ślady. W temacie tej tarczy myślę, słuchajcie, że tutaj nie ma co więcej dodawać. Ona tania nie jest. Z drugiej strony, kurczę, dobra tarcza do metalu, do szlifowania metalu też nie kosztuje 2,50. Mhm. Też nie kupisz tego u pana złotówki. Koszt tej tarczy, Romku? Koszt tej tarczy to jest niecałe 55 zł, 54,09 chyba złotego. Także myślę, że za te pieniądze warto. Jak sobie radzi z materiałami, mieliście już okazję zobaczyć. Jeżeli chodzi o czyszczenie większej ilości materiału, czyli to jest drewno bądź metal, to naprawdę warto jest zainwestować w tą tarczę. Bardzo fajnie się nią pracuje. Super. Tak jest. My już mamy dla niej kilka kolejnych zastosowań, mamy dla niej kilka pomysłów, więc na pewno zobaczycie ją jeszcze. Ciekawi jesteśmy, czy korzystaliście z tej tarczy. Tak, jeżeli tak, to zapraszamy bardzo, abyście się z nami tym podzielili. Dajcie zdjęcia, może ktoś z was ma jakiś krótki filmik też nagrany, co czyścił tą tarczą, więc też bardzo zachęcamy, abyście dali linki i zdjęcia pod tym materiałem na dole. Tak jest. Natomiast my na chwilę obecną będziemy powoli kończyć. Zapraszamy was standardowo na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera. Tak jest. Na vlogi, które wpadają od czasu do czasu. Na nasze live'y, które są co niedzielę o godzinie 20, jeżeli pozwoli nam na to nasz internet. Tak jest, bo ostatnio mieliśmy awarię. I oczywiście zapraszamy was do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę, do dzielenia się tym, z jakich metod do usuwania farby z drewna wykorzystacie. A my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć. Cześć.